Pani dyrektor, jak wyglądają dni otwarte w zespole szkół? W tym roku postanowiliśmy drzwi otwarte zorganizować w takiej formule, że cały tydzień jesteśmy do dyspozycji dla wszystkich rodziców, którzy zastanawiają się, czy swoje dziecko od września posłać do właśnie naszego zespołu szkół. Zrobiliśmy to tak, że jesteśmy od rana do godziny 15, a nawet i dłużej, do dyspozycji. Dla każdego rodzica chętnego znajdziemy czas, opowiemy, jakie należy dokumenty dostarczyć, jakie warunki spełnić, żeby dziecko mogło chodzić do naszego zespołu. No i jesteśmy też otwarci do dyspozycji dla rodziców. Pokazujemy naszą ofertę, pokazujemy naszą bazę, pokazujemy zajęcia, jakie się odbywają. W zależności od tego, do jakiego typu rodzic chciałby, znaczy jakim typem szkoły jest zainteresowany. Bo w naszej ofercie mamy praktycznie cały system oświaty. Mamy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i dwie szkoły ponadgimnazjalne, szkołę przysposabiającą do pracy i szkołę zawodową. A jaka jest oferta placówki? Na co mogą liczyć dzieci i rodzice? No, przede wszystkim na bardzo specjalistyczną opiekę tutaj dzieci na poszczególnych typach szkół. Mamy w swojej ofercie kadrę specjalistyczną, pedagogów specjalnych z kwalifikacjami tyflopedagogiki, w zakresie surdopedagogiki, neurologopedów klinicznych, rehabilitantów z kwalifikacjami do metod neurorozwojowych, psychologów, pedagogów. Jeśli chodzi o zajęcia, prowadzimy tutaj zajęcia z zakresu integracji sensomotorycznej, dogoterapię, hipoterapię. Dzieci mogą też skorzystać ze specjalistycznych zajęć prowadzonych metodą terapii ręki, metodą padovan. Oferta jest wszechstronna i my tą ofertę, tak naprawdę zajęcia są dostosowywane do niepełnosprawności dziecka, do tego, co chcemy osiągnąć w najbliższym czasie z dzieckiem.